Dzień dobry, Jan Piński. Witam na moim kanale. Moim i Państwa gościem jest senator Stanisław Gawłowski. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. A dziś porozmawiamy o hejcie, hejterach. Jest pretekst, ponieważ dziś katowicki sąd rejonowy zwrócił prokuraturze śledztwo w sprawie grupy sędziów hejterów, które umorzyli, jak większość zresztą tego typu śledztw umarza, jeżeli dotyczyło ludzi związanych z władzą, prokuratura. Prokuratura Zbigniewa Ziobro ma taki zwyczaj, że nie prowadzi postępowań dotyczących jej ludzi, albo te postępowania prowadzi bardzo, bardzo długo. Patrz przykład Ryszarda Czarneckiego, który się nie może od kilku lat doczekać sprawiedliwości po tym, jak został przyłapany na okradaniu Parlamentu Europejskiego. I prokuratura musi prowadzić śledztwo, ponieważ dostała zawiadomienie od Europejskiej Organizacji Antykorupcyjnej OLAF i nic się z tym nie dzieje. A w tym wypadku umorzyli, twierdząc, że nie mogą ustalić, kim jest mała Emi. A mała Emi przedstawiła się, przeprosiła publicznie pana sędziego Waldemara Żurka, sędzia zaskarżył. Mamy decyzję, z tej decyzji oczywiście do zmiany władzy nic nie będzie wynikało, bo prokuratorzy po prostu będą... Nie będą nic robić, to chyba nie mamy żadnej wątpliwości. Panie senatorze, bo pan doświadczył, pan jest nie tylko obserwatorem, ale też, tak jak można powiedzieć, pacjentem, obiektem. A nawet chyba prekursorem, bo na mnie w dużej części służby państwa PiS się uczyły i stosowały te wszystkie metody, które w sumie stanowią swoisty ciąg technologiczny. Bo najpierw rozpoznanie i rozpracowywanie przez tajne służby, przez CBA, które jest policją polityczną wykorzystywaną przez PiS do walki z opozycją demokratyczną w Polsce. Potem jest prokurator, który przygotowuje cały szereg potencjalnych albo zarzutów, dokumentów, które są w jakiś sposób uwiarygadniane. One nie są prawdziwe, ale budują pewien obraz wiarygodny. Składają się z części prawdziwych rzeczy i z części kłamstwa. Wiadomo, że pół prawdy to całe kłamstwo. I wreszcie potem do tego ciągu technologicznego są używane wszystkie te propisowskie media. I w zależności od potrzeb jest to telewizja publiczna, znane redakcje TVP, Info, niektórzy dziennikarze, przepraszam, to słowo dziennikarze, to nie są dziennikarze, niektórzy ludzie typu Nisztor, Gmyz i tak dalej, którzy w tym ciągu technologicznym wykonują swoistą robotę, czy tak jak w moim regionie na Pomorzu Zachodnim jest to Duklanowski i inni pracujący zatrudnieni w rozgłośni publicznej, czyli w Radiu Szczecin. Ich zadanie jest tylko jedno, znaczy w tym ciągu technologicznym mamy pewien proces polegający Panie na... senatorze, to może ja opowiem widzom, bo w pana wypadku ma pan świadka, świadek tak dosłownie, bo świadek pewnie pan go będzie wzywał na różne sprawy, bo to jest pokazanie też, w jaki sposób władza próbuje ustawić opinię publiczną, gdzie przeforsowano zatrzymywanie pana. Ja może przypomnę, że areszt nigdy nie powinien być karą. Areszt jest tylko i wyłącznie zabezpieczeniem postępowania. W pana wypadku ten areszt miał zastąpić skazanie i miał pan zostać skazany medialnie. I dzień... Ja nawet zostałem, wie pan, panie redaktorze, ja nawet zostałem skazany medialnie, bo ja jestem ciągle bohaterem negatywnym w TVP Info i w tych wszystkich, tej całej szczujni propisowskiej. Tam są już sterze jednoznaczne stawiane i to trwa już 5 czy 6 lat. I to nie jest miłe, no, ale w tym przypadku oni mają dążenie tylko jedno, zniszczyć. Znaczy zniszczyć za wszelką cenę i to nie jest ważne, jaka jest cena. No ja tylko chciałem, bo pan ma świadka, były dziennikarz TVP Info napisał książkę o tej propagandzie, Mariusz Kowalewski, gdzie tam umieścił po prostu opis historii, że zanim kilkanaście godzin przed tym, jak pojawiał się u pana funkcjonariuszy CBA, przyjeżdża materiał, przywozi ktoś materiał do TVP, rozdaje dziennikarzom, którzy mają przygotować na 6 rano
materiał do tego, żeby o godzinie 6:05 pojawiły się po prostu przekonujące materiały, tak jak pan powiedział, złożone z półprawd, złożone z prawdy prokuratury, bo to jest zresztą ten sam materiał, tak samo ćwiczono to sprawę na Romanie Giertychu, też próbowano po prostu, można powiedzieć, zakrzyczeć opinię publiczną, zrobić z ludzi kryminalistów, zanim się wypowie w tej sprawie sąd na temat zasadności zarzutów, po prostu skryminalizować ludzi, odebrać im godność, odebrać im prawo do obrony. I to jest właśnie ten mechanizm, o którym też mówił Krzysztof Brejza, że mamy, on publicznie użył takiego sformułowania, że to jest taka zaciśnięta pięść karząca, więc prokuratura, nie będąca pewna swoich racji, wrzuca materiał do TVP Info. TVP Info wyrzuca ten cały materiał, a to wszystko jest na przednówku posiedzenia aresztowego, no bo przecież pan po zatrzymaniu i przedstawieniu zarzutów, to oni dopiero idą z wnioskiem aresztowym, czyli to też ma oddziaływać, też ma na sędziów. To też jest... To jest cały ciąg technologiczny, który dokładnie w taki sposób działa. Oni budują odpowiednią narrację, przygotowują i w zależności od potrzeb wykonują kolejne ruchy. W tym przypadku, który pan opisuje, rzeczywiście tak było. Dziennikarze w TVP Info... Pracownicy mediów, używajmy tego. Pracownicy, tak, ma pan rację. Pracownicy mediów, ludzie zatrudnieni na etapach dziennikarskich, wszyscy związani z PiS-em, wprost dostają ponoć tajne materiały dotyczące super tajnej operacji, która się ma odbyć u mnie w mieszkaniu, czyli rewizji, przeszukaniu. I oni już wiedzą, o co ja będę oskarżony, mimo że formalnie ani prokurator przychodzący do mnie o 6 rano ze służbami, czyli z CBA, o tym mnie nie informuje, ale ja dzwoni syn o 6 z minutami i mówi: włączcie telewizję TVP i tam się już dowiecie, jakie zarzuty zostaną postawione. Znaczy, to jest w ogóle jedna wielka granda, szopka, ale i moje zawiadomienie do prokuratury o przecieku informacji do mediów kończy się umorzeniem postępowania, bo inny prokurator nie może znaleźć dowodów, kto przekazał informację do TVP. No przecież w tym wszystkim wszystko jest jasne. Tenże Mariusz Kowalewski, opisujący moją historię, pisze tam takie zdanie, że oto jedna z jego koleżanek pracujących wtedy razem z nim w redakcji pyta jego, czy Samuel, czyli czytaj Samuel Pereira, ciebie o czymś tam nie poinformował. Znaczy, no przepraszam, co to jest? Dlaczego tych ludzi nie przesłuchano? Dlaczego im się nie stawia zarzutów ujawnienia danych z ponoć tajnej operacji, która miała dotyczyć? No, wszystko jest jasne. Ani ta operacja nie jest tajna, ani rzeczy, które na mnie zgromadzili, nie są jakoś szczególnie istotne, tylko ma być przekaz do wyborcy. Cała historia, która mnie dotyczyła, odbywała się na bardzo krótkim okresie przed wyborami samorządowymi, które w ogóle wtedy rozpoczynały cały cykl wyborczy, wybory samorządowe, parlamentarne, prezydenckie mniej więcej były w jednym ciągu wyborczym i potrzebowali tylko prostej narracji. Oto zatrzymujemy, mamy poważne argumenty przeciwko sekretarzowi generalnemu Platformy Obywatelskiej, największej partii opozycyjnej i nie boimy się ich zastosować. A tak na dobrą sprawę chodziło tylko i wyłącznie o takie skazanie w rozumieniu wyborców i w rozumieniu tych, których da się przyciągnąć na stronę PiS-u, że my oto zabraliśmy się za tych złych ludzi z Platformy, nawet jak nic nie posiadamy. Przecież nie o to chodzi, czy są jakiekolwiek dowody. W państwie autorytarnym, w państwie totalitarnym jest takie stara maksyma komunistycznego prokuratora: dajcie mi człowieka, paragraf się znajdzie, więc zostałem wyznaczony na pierwszą linię jako pierwszy w Polsce, który ma być poddany presji służb. I to zostało zrealizowane. Znaczy w całości PiS wykonał te wszystkie czynności, które PiS i służby z nim związane, bo przecież nie oszukujmy się, zarówno ci, którzy pracują w prokuraturze w tej części i poddanej dyspozycyjnej Ziobrze i ludziom związanym z PiS, bo tam też jest przecież swoistego rodzaju podział wpływów,
Z jednej strony, jak ci, którzy pracują w CBA, szczególnie w delegaturze CBA we Wrocławiu, jak i funkcjonariusze mediów publicznych, dzisiaj wysoko płatni, wysoko opłacani przez PiS, absolutnie w całości dyspozycyjnie wykonują polecenie. Jest człowiek, jest dyspozycja, jest niszczenie. Ja byłem pierwszy, byli potem inni. No mamy, ale myśmy teraz mamy taką sytuację, bo wiele osób może już zapomniało, ale 4 lata temu ujrzała światło dzienne właśnie afera hejterska, polegająca na tym, że dostarczaniem pożywki dla nienawistnych wpisów, dla nękania sędziów, którzy się opierają tak zwanej deformie, czy pewno, czy nie tak zwanej deformie sądów, tak zwanej reformie Ziobry, czyli tej dobrej zmianie w sądach, były brane ich teczki personalne, wyciągane rzeczy, byli po prostu maltretowani w mediach społecznościowych. No i to oczywiście prokuratura umarza te sprawy. Następują po prostu jakieś też próby ścigania dziennikarzy, którzy tą patologię opisują. I no, jest jednak jakiś taki promyczek nadziei. Oczywiście to mówię, no wiele to nie zmienia w sytuacji, ponieważ ta prokuratura nic nie zrobi. Natomiast jest to jednak tak miłe, że jednak tego spokoju ducha nie mają, że ta decyzja sądu z dziś, że muszą badać ten hejt. Ale tych przypadków jest więcej. No, pan jest parlamentarzystą z Pomorza. No, był pan niemalże, pan ma sam swoje przejścia z panem Duklanowskim, który zdaje się musiał pana przepraszać za swoje hejterskie wpisy, te materiały dotyczące łączenia pana z prowadzeniem domu publicznego, tylko po to, tylko dlatego, że uważał, że może. Więc tam ja w ogóle powiem, że ja jestem zszokowany, że widząc do czego to doprowadziło, bo to, że to zaszkodziło dzieciakowi, to, że pytanie, czy to było 10, 15, 20, 90%, nikt tego nigdy nie odpowie na to pytanie, natomiast na pewno Duklanowski będzie musiał żyć ze świadomością, że się do tego przyczynił. To, że oni to odrzucają dziś, no może kiedyś nastąpi jakaś taka chwila refleksji. Mnie szokuje, że tam nie ma, nie dość, że nie ma jakiejś skruchy, jakiejś nawet zadumy, to jest jeszcze chęć dalej uderzania w panią posłankę Felix i jej rodzinę. To rzeczywiście to jest najbardziej dramatyczna rzecz, jaka się mogła zdarzyć, czyli śmierć zwłaszcza młodego człowieka, który jest mniej odporny na stres, który to towarzystwo czyni. I za chwilę rzeczywiście o tym chciałbym dłużej powiedzieć, ale jeszcze tylko zdanie o tych rzeczach dotyczących hejterów atakujących sędziów. Od czego się dzisiaj PiS boi? On posiadając praktycznie prawie pełnię władzy, nie ma jeszcze wpływu w 100% na sędziów, więc próbuje połamać im kręgosłupy, zastraszyć ich z jednej strony, bo znam taką sytuację ze Szczecina z początku rządów PiS-u. Jak się okazało, że w przypadku zarządu zakładów chemicznych policja, sąd nie wyraził zgody na areszt dla byłych członków zarządu zakładów chemicznych policji, no to prokuratura wszczęła postępowanie przeciwko tym sędziom, którzy tego typu zgody nie wyrazili, próbując im stawiać fikcyjne zarzuty. Chodziło o pewną presję, o strach, znaczy znajdzie się następny sędzia, który jak będzie wniosek aresztowy w stosunku do kogoś, kto nawet jak są lipne papiery, no to i tak będzie się poważnie zastanawiał, czy chce być poddawany takiej presji wykonywanej przez prokuraturę pisowską. Potem do tego jeszcze dorzucają całą taką nagonkę, sprawdzanie rodziny, przyszłości, związków. No, to są wszystko jest tak podłe i tak marnej jakości, tak obrzydliwe, że nawet nie chcę się nadzwyczajnie tego opisywać, ale my to doświadczamy już od blisko 7 lat. I naprawdę jak znajdą człowieka, jest dyspozycja, znalazłeś nam za skórę, to my ciebie wykończymy, to oni to robią. Magda Felix, pani poseł Felix miała odwagę wykonać kilka rzeczy, które były wyraźnie nie po myśli ekipy związanej z Ziobrą bezpośrednio. Najpierw bardzo jasno, bardzo twardo, bardzo jednoznacznie określała ich zasługi w parlamencie, w polskim Sejmie, zasługi w cudzysłowie oczywiście, bo to dotyczy KPO i pieniędzy z KPO, jak
szkodliwą działalność prowadzą na rzecz Polski, blokując te pieniądze dla Polski, a potem miała, wydaje się, normalną rzecz, ale dzisiaj w państwie PiS nie jest to już normalne, bo odwaga stała się na nowo w cenie, miała odwagę pójść na kontrolę do lasów państwowych, które są zdominowane przez ekipę Ziobry i tam wykryła kilka rzeczy, między innymi finansowanie środowisk i ludzi, również niestety niektórych księży z pieniędzy lasów państwowych i wykazała pełne nieprawidłowości w tym, pewny zakres nieprawidłowości w tej części. I o tym zaczęła mówić głośno i zaczęła coraz bardziej drążyć sprawę dotyczącą tego obszaru. I potem się okazało, że tam jest zatrudniony na jakiejś dziwnej, raczej fikcyjnej umowie, którą też się powinien zająć prokurator, bo albo ktoś jest na umowie o pracę, a to oznacza, że musi być w pracy od godziny 8 godzin, od którejś do którejś. Nawet jeżeli pracę wykonuje zdalnie, to musi być w tym czasie w pracy. Ten człowiek w tym czasie przebywał w paru innych miejscach, ale na pewno nie w pracy. Mówię tutaj o Mateckim. Człowiek, który od specjalnych zadań takich hejterskich w mediach społecznościowych związany właśnie z partią Ziobry. I Magda Filiks to wszystko wykazała i wtedy zapadła decyzja. Znaczy, co już dzisiaj źródła i informacje, między innymi Gazeta Wyborcza o tym pisała, jak wydano dyspozycję wykończenia Magdy. Rozpoczęli wielką nagonkę na nią i wyciągnęli na światło dzienny dramat jej osobisty i rodzinny, bo przygodę, właśnie niedobre słowo, doświadczenie jej syna, jej z pedofilem. Sprawa była utajniona zupełnie świadomie przez sąd. Zupełnie świadomie sąd nie chciał robić krzywdy dziecku, a to towarzystwo związane z PiS-em, Duklanowskim, bo on akurat na końcu, najpierw prokurator udostępnia wgląd, nie mam co do tego najmniejsze wątpliwości, wgląd w akta sprawy. Nie mam najmniejszej wątpliwości, bo ta technologia dokładnie tak samo odbywała się w moim przypadku. Prokuratura udostępnia jakieś częściowo materiały, na tej podstawie budowany jest przekaz w mediach. Duklanowski w Radiu Szczecin, redaktor naczelny Radia Szczecin, publicznego Radia Szczecin, na które my jako Polacy się składamy, najpierw puszcza materiał, a właściwie równocześnie materiał w Radiu Szczecin i w TVP Info i rozpoczyna się nagonka. Materiał, z którego jednoznacznie wynika, o kogo chodzi, bo jeżeli mówi się o posłance Platformy Opozycji pochodzącej ze Szczecina, która ma dzieci, to tam jest tylko taka jedna, jest to Magda Filiks, więc od początku do końca było jasne, jak kogo to dotyczy i on się nie zastanawia, że on robi, nie tylko atakuje Magdę Filiks jako polityka i to jeszcze w taki brudny, obrzydliwy sposób, bo dotykający rodziny i rzeczy, które są, znaczy dla samej rodziny pewną traumą, to jeszcze atakuje jej syna, który, no, też jesteśmy ludźmi dorosłymi, my wiemy, jak się zachowują dzieci czy bardzo młodzi ludzie i że w tych sprawach są takie bardzo, bardzo jednoznaczne te dzieci są i dla młodych ludzi jest to bardzo trudne do przeżycia, to było dość oczywiste, nie trzeba być naprawdę jakimś nadzwyczaj inteligentnym człowiekiem, żeby wiedzieć, do czego to doprowadzi, znaczy, że dla tego dziecka to będzie poważna trauma, a Duklanowski się tego nie boi. Robi to w TVP Info, robi to w Radiu Szczecin, robią całą nagonkę, uderzają w Magdę Filiks, uderzają w marszałka województwa zachodniopomorskiego Wolgierda Geblewicza, który również jest związany z Platformą i z opozycją i tylko i wyłącznie po to, żeby zaatakować Platformę. Ginie tak, człowiek. Ja mam wrażenie, że tam chodziło po prostu o to, żeby ją zmusić do wycofania się z kontroli lasów państwowych. Ale teza była taka, że ona nie nagłaśnia sprawy pedofila, żeby nie szkodzić partii. To jest po prostu tak obrzydliwe. Ale wie pan, żeby była sprawa jasna. Tenże pedofil i historia od nim 2 lata wcześniej ujrzała światło dzienne, że jest podejrzany o czyny pedofilskie,
Marszałek województwa zachował się wzorowo, to znaczy zawiesił jego i zaraz potem zwolnił. On został aresztowany, więc zaraz potem jego zwolnił. Został on wyrzucony z platformy, więc wszystkie działania zostały wykonane 2 lata temu z punktu widzenia środowiska partii czy pracodawcy wzorowo. Znaczy nie znam innego przykładu ludzi, którzy są choćby w PiS-ie oskarżani o to, że nie wiem, pobili żony i tak dalej. No, i tam się nic nie dzieje, znaczy tam nikogo ich nie wyrzuca, oni dalej się świetnie mają, czy historie opisywane z Kościołem katolickim. No, wielu księży ciągle gdzieś było przenoszonych na parafię albo jest utajniony dostęp do informacji o nich. To tutaj akurat tak sprawy się nie miały. Ta sprawa była jasna, jak tylko było wiadomo, o kogo chodzi, mówiąc o urzędniku, który dopuścił się tegoż haniebnego przestępstwa. Ale nikt nie chciał ujawniać danych dziecka. Te dane dziecka, nawet pośrednio, były utajnione od razu przez sąd i uwaga, nawet prokuratura w tej sprawie na początku zachowywała się bardzo rzetelnie, bo nie informowała. Dopiero gdy pani poseł Filiks zaczęła dokonywać kontroli, 2 lata później, już po skazaniu tego pedofila przez prawomocny, przez sąd, dopiero wtedy ta szczujnia pisowska postanowiła wyciągnąć sprawę na nowo, uderzyć bezpośrednio w panią poseł. No, obrzydliwe rzeczy, obrzydliwe, ale to nie był pierwszy przypadek. Historia, która mnie dotyczy, dotyczy Romana Giertycha, sędziów, którzy byli poddawani hejtowi, całej zorganizowanej grupy, Krzysztofa Brejzy, Jacka Karnowskiego, naprawdę wielu polityków, którzy miały odwagę narazić się i pójść na twardą wojnę z PiS-em, dokładnie wygląda podobnie. Tomka Grodzkiego, pana marszałka Tak, szczególnie senatu. U niego, no przecież, u niego przecież ta historia z tym, że CBA ogłosiło, że każdy, kto mu wręcza łapówkę, jest proszony o odstawienie się do CBA. Przecież to jest kuriozum na skalę naruszeń dóbr osobistych, bezprawnego działania państwa, no, w zasadzie niespotykane. Jeszcze ten hejt, który jest uprawiany, bo to on jest czynnym marszałkiem Senatu, połączony z naciskami też, no pan sam o tym wie, bo rozmawialiśmy kiedyś o tym, że były naciski, były jakieś nieformalne oferty kierowane do pana, zawoalowane, że gdyby pan rozważył zmianę frontu, to wszystkie zarzuty mogłyby nagle zniknąć. Więc... Tak, to jest metoda PiS-u. Tomek, ja dzisiaj nawet rozmawiałem przypadek. Dzisiaj rozmawiałem z jednym z mieszkańców Pomorza Zachodniego, który mnie zaczepił i mówi, wiesz, to jest w ogóle straszne. Pan profesor Grodzki uratował mi życie i dzięki jakaś bardzo skomplikowana operacja, część płuca wycięte, poważny problem z rakiem. Mówi, on ode mnie nigdy nic nie chciał. Znaczy, ja w ogóle nie wyobrażam sobie, jak oni mogą tak bezczelnie jego atakować. Takich ludzi, którym marszałek Grodzki uratował życie, jest naprawdę setki. A może nawet tysiące. Ci ludzie z obrzydzeniem patrzą na to, co PiS próbuje zrobić marszałkowi Grodzkiemu, byleby tylko jego dopaść, bo miał odwagę być przeciwko PiS-owi, wystartować się nie tylko do Senatu, ale zostać kandydatem na marszałka, wygrać i jeszcze prowadzić Senat w taki sposób, żeby był dzisiaj taką ostoją demokracji w Polsce, jako w zasadzie jedyna demokratyczna instytucja. I to wystarczyło, żeby się narazić PiS-owi. I w stosunku do niego również ta cała machina wygląda podobnie. Prokuratura, fikcyjne zarzuty, przeciek do mediów propisowskich, ciąg technologiczny, który jest zastosowany do wielu osób. W przypadku Magdy Filiks przyniósł rzecz dramatycznie złą, straszną, bo śmierć młodego człowieka. Ci ludzie muszą za to odpowiedzieć. Znaczy, to nie może być tak, że taka szczujnia, że ci ludzie jeszcze mają są na tyle bezczelni, że zaczynają dzisiaj opowiadać, że oni coś dalej będą robić. Nie. Znaczy, jeżeli w Polsce ma być kiedykolwiek przywrócona normalność, to ci, którzy dopuszczają się takiego swoistego jednak rodzaju przestępstwa, nagonki na
innego, niszczenia w imię własnych interesów, interesów polegających na to, że jestem dobrze opłacanym funkcjonariuszem mediów publicznych, bo nie chcę używać rzeczywiście słowa dziennikarza. Albo Oni zdepresjonowali. To są ludzie, którzy. To wie pan, to jest właśnie Cezary Gmyz. Pan powiedział o Cezary Gmyz. Cezary Gmyz na pytanie dziennikarskie odpisuje mi moimi prywatnymi informacjami dotyczącymi, które musi mieć posiadać z inwigilacji. Zresztą dawał dowody takich rzeczy wielokrotnie. To są takie właśnie takie próby zastraszania ludzi. No, pan się nie dał zastraszyć. No, powiedzmy, my się nie dajemy zastraszyć, natomiast są ludzie niestety, którzy się wycofują, którzy pod wpływem tej groźby, bo to ja zawsze zwracam uwagę, pan miał marchewkę, pan w tym momencie nagle zaczął być ważny dla PiS-u, no bo dzięki panu mogliby, gdyby pan, krótko mówiąc, sprostytuował się, to PiS mógłby nie stracić Senatu. Więc nagle stał się pan ważny i pojawiła się marchewka, że mogą pana przestać kopać, że mogą pana przestać gnoić. W wypadku środowisk medialnych jest jeszcze ta sama marchewka, że w każdej chwili możesz przyjąć gratyfikację, w każdej chwili możesz dostać stanowisko, to stanowiska dostarczą nie twoja rodzina. Nie musi być tak źle, idzie dwutorowo, czyli właśnie idzie ten hejt, i od razu idzie też paczuszka korupcyjna. To jest właśnie w tym wszystkim najgorsze, że oni niszczą ludzi i jednocześnie chcą ich upodlić, płacąc im za zmianę, za milczenie, za zmianę frontu, za zmianę narracji. To jest w ogóle najgorsze. No, tacy, którzy oczywiście ulegają tej presji, bo to jest najłatwiejsze czasami, bo ludzie nie zawsze mają odwagę i taką przekonanie, że w imię dobrej sprawy mogę poświęcić dużo, a nawet wszystko. Bo też każdy z nas ma rodzinę. No, ja sam wiem, jak moja rodzina reaguje, jak jest im ciężko i wiem, jak wyobrażam sobie, jak rodziny innych ludzi, którzy w taki sposób są doświadczani, mogą reagować, po prostu mają dość, nie chcą tak funkcjonować, nie chcą tak żyć i po ludzku to najzwyczajniej w świecie rozumiem, ale z drugiej strony dokładnie o to im chodzi, zastraszyć, zniszczyć albo przekupić, czymkolwiek. Ja byłem, w stosunku do mnie podejmowano dwukrotnie próby przekupienia, właśnie ten drugi raz w Senacie, wcześniej, gdy zostałem zatrzymany, przyjechało dwoje agentów CBA po złożyć mi ofertę, że jeżeli będę coś opowiadał o Tusku albo o Schetynie, który był wtedy przewodniczącym Platformy, no to też wszystko może wyglądać inaczej. Znaczy obrzydliwe metody. Znaczy ci ludzie osiągnęli dna i naprawdę stosują takie putinowsko-sowieckie metody do tego, żeby złamać kręgosłupy, zastraszać, niszczyć i osiągać swoje własne cele. A po drugiej stronie oni się absolutnie dobrze mają, bo wspomniałem o Gruzie i wspomniałem też o Nisztorze. No nie jest tajemnicą, że ojciec Nisztora jest zatrudniony w grupie Orlen, że jest tam. Bo znaczy, ja nie wiem, czy w Orlenie, ale na pewno był w grupie Energa, więc ja nie wiem, czy Energa. A to jest grupa Orlen. A to już jest groba. Na pewno zatrudnił go Obajtek w Enerdze, bo ja o to wysyłałem pytania, oczywiście panowie nie ten. Żona Nisztora pracuje w PKN Orlen, wcześniej pracowała w PGZ-cie, dostała też stanowisko w grupie PZU, mówimy o osobie, która była tuż po studiach, więc ten mechanizm wynagradzania członków rodziny posadami, on działa, to jest taki mechanizm, no zresztą w wypadku na przykład Cezarego Gmyza, no to jego małżonka jest też dyrektorem, dostała dyrektorskie stanowisko od Glińskiego, syn przez dłuższą chwilę pracował razem z nim w Niemczech za pieniądze Skarbu Państwa, nie wiemy jeszcze jak córka, natomiast to widać, że to jest przesiadka tej nomenklatury, na po prostu na państwowe posady. Oni po prostu ciągną gigantyczne pieniądze, mają gigantyczne zlecenia. Sam widziałem umowy Gmyza z Instytutem Pamięci Narodowej na dostarczanie materiałów. Oni po prostu wypłacają sobie, ten Narodowy Bank Polski organizuje jakieś odczyty na 10 osób na krzyż po to, żeby móc im wypłacać pieniądze. To jest
Czy to bycie hejterem TVP, w ogóle bycie hejterem PiSu, to jest bardzo opłacalne zajęcie. To prawda, dba PiS o tych ludzi, a ci ludzie, nie mając już żadnych zahamowań, są gotowi do wykonania najgorszego świństwa. Ta pajęczyna taka oplatająca Polskę widoczna już naprawdę jest w wielu obszarach i to jest absolutnie najtrudniejsze, jak sobie z tym poradzić, jak poradzić sobie z tym kłamstwem, codziennymi pomówieniami, z tymi granicami, które wydaje się, że nie będą przekroczone, one są przekroczone i będą, i oni idą dalej, nie zatrzymują się, znaczy na nich nie ma żadnych granic. Dla osiągnięcia celu, a tym celem jest utrzymanie władzy przez PiS, potrafią dokładnie wszystko zrobić, bo jeżeli PiS utrzyma władzę, to dla oni wszyscy będą dalej mieli ciepłe posadki, ogromne apanaże, setki, dziesiątki tysięcy albo setki tysięcy, czy nawet miliony złotych, które będą trafiać do ich kieszeni. A jeżeli ktoś po drodze zginie, to w ogóle na nich nie stanowi żadnego problemu. To widać, jak próbują teraz odwrócić całą sytuację przy okazji właśnie dramatu, tragedii, jaka dotyczy Magdy Felix, jak co niektórzy mają już odwagę, czelność mówić, a słuchajcie, ale to nie jest takie jednoznaczne, bo najpierw próbowali powiedzieć, że to w jakiś sposób Platformy coś ujawnią, a innym, a tutaj zaczynają coś sugerować w kontekście bezpośrednio samej pani poseł. Naprawdę oni są mega obrzydliwi. Jeżeli tego nie wyczyścimy, to gnicie Polski i takiego społeczeństwa, tkanki będzie trwało i ten rozkład będzie dużo większy. I to jest dramat. Znaczy, przed nami wybory. Jeżeli nie będzie jakiegoś otrzeźwienia, nie będzie radykalnej zmiany, to nie jesteśmy w stanie odbudować fundamentów przyzwoitości w Polsce. Przede wszystkim wydaje mi się, że powinien pójść jasny komunikat, który pan powiedział tutaj na początku rozmowy, że ludzie tacy jak Duklanowski odpowiedzą za to, że nie będzie tego, nie będzie żadnej abolicji, że prokuratura wróci do tej sprawy, zajmie się nią na poważnie. Ja może też przypomnę, bo to też warto podkreślić, że w tamtym czasie, kiedy oni zaczęli ten hejt, Tomasz Terlikowski, pracowałem z nim, więc wiem, jakie on ma poglądy, no i zdarzyło mu się być po prostu w tym momencie człowiekiem, który właśnie na własnej skórze odczuł, czym się kończy, bo on powiedział publicznie, że generalnie stanął w obronie dziecka Magdy Felix, powiedział, że tak nie wolno robić, że tak nie, że to jest już przekroczenie granicy po prostu jakiś tego i ściągnął na siebie hejt. Zaczęto jego kreować na człowieka, który, uwaga, nie przeszkadza mu, że nie przeszkadza mu piętnowanie pedofilii w kościele, ale się wzbrania przed piętnowaniem pedofilii w tym, w Platformie Obywatelskiej. Wyrzucono go oczywiście z tych mediów propisowskich, co mu tam pewnie wielkiej krzywdy nie zrobiło, ale to też pokazuje taki, że tam nie było nawet, to był drugi, to był 29, może 30 grudnia, co te klimaty, że nie było żadnego, był jeszcze tam jakiś spór, nawet ten ich partyjny rzecznik, znaczy ten szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, nawet on wszczął śledztwo, znaczy tam sprawę wszczął, nie śledztwo, w sprawę wszczął w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, nic z tym oczywiście nie zrobił, ale przynajmniej też, jakby to powiedzieć, coś tam zauważył. No oczywiście ten rzeźnik praw dziecka, czyli ten Mikołaj Pawlak, oczywiście milczy do tej pory, nie zajmuje żadnego stanowiska, nie składa żadnych donosów do prokuratury, które należałoby złożyć po to, żeby powstrzymać wszystkich innych ludzi w podobnej sytuacji, żeby im uświadomić, że to są normy karne, to nie tylko oni naruszyli normy moralne. Oni naruszyli w ocenie wielu prawników bardzo tutaj... Pan mecenas Giertych to bardzo taką surową kwalifikację tam proponował. Kilka lat więzienia nawet grozi. Więc... Ja nie mam wątpliwości, że oni wszyscy muszą odpowiedzieć, ale dokładnie wszyscy, którzy są w ciągu technologicznym. Ci dziennikarze, którzy, przepraszam, pracownicy mediów, żeby już dziennikarzy przyzwoitych nie obrażać, ci pracownicy mediów, którzy uczestniczą w tym ciągu technologicznym i są jakby na końcu tego łańcucha,
informują i tak dalej. Ci, którzy fabrykują dokumenty, czyli umowni prokuratorzy, bo jak pan się przyjrzy prokuratorom, którzy tak bardzo wiernie służą dzisiaj PiS-owi, nie Polsce. Prokurator jest formalnie rzecznikiem interesu publicznego, ale oni nie są żadnymi rzecznikami interesu publicznego, oni są rzecznikami interesu PiS, bo mają bardzo określone zadanie. Jest skazany człowiek, mają sfabrykować, wymyślić rzeczy, które da się jakoś dane osoby obrzucić błotem, zdyskwalifikować, zdyskredytować. I to są ludzie, którzy jeszcze ileś lat temu byli albo bardzo słabymi prokuratorami, pracowali gdzieś w prokuraturach rejonowych, na podrzędnych stanowiskach, zajmowali się pośrednimi też przestępstwami, ale bardzo niskiej kwalifikacji. Nagle oni wszyscy gdzieś awansują, stają się prokuraturami prokuratury krajowej albo regionalnej, są delegowani do jakichś specjalnych zadań. I te zadania są związane z właśnie platformą. Duklanowski kiedyś dzwoniąc do mnie, prosząc mnie o komentarz, choć nigdy, to też jest ciekawostka. Ja wiele razy mówiłem, bardzo chętnie udzielę komentarza, ale pod jednym warunkiem. Ja chcę to zrobić na żywo, w radio. Ja przyjadę do radia, proszę się nie obawiać, zrobię to na żywo. Proszę mnie pytać, o co pan chce. Nigdy nie zostałem zaproszony do jakiegokolwiek radia publicznego zarządzanego przez ekipę z PiS, bo oni wiedzą, że ja będę mówił rzeczy tak, jak one są, używając nazwisk, więc nie chcą tego słyszeć, nie chcą, żeby to docierało do odbiorców, ale w tej rozmowie Duklanowski użył określenia i miał na myśli dwóch prokuratorów, prokuratorzy do spraw Platformy. Znaczy, co to znaczy? Znaczy, czy Ziobro już jest na takim etapie, że są dedykowani prokuratorzy, którzy mają ścigać ludzi związanych z Platformą? Ja wiem, że tak, ale Duklanowski zupełnie szczerze tak właśnie tychże ludzi nazwał. Ja, to też nie jest przypadek, że w trakcie tego nagonki na mnie, w tym pierwszym etapie rewizji w moim biurze dokonuje pani prokurator prokuratury rejonowej, delegowana do prokuratury krajowej, czyli z samego dołu na sam szczyt, 4 piętra wyżej, i zaraz potem jej mąż zostaje wojewodą zachodniopomorskim. Przypadek? Znaczy, kto w to wierzy, że to są przypadki? To ewidentnie widać, że ta ekipa jest z sobą bardzo mocno powiązana. Ten związek PiS, świata polityki, prokuratorów, którzy służą PiSowi. Tak, to jest to właśnie jest ciąg technologiczny, to jest bardzo dobre określenie, że oni mają mechanizm. Służby dają materiały, prokuratura preparuje akt oskarżenia, a następnie rolą pracowników medialnych jest uwiarygodnienie tego, co zebrały służby i upiścił prokurator. W niektórych wypadkach to dochodzi do takich rzeczy, które w ogóle w żaden sposób w ogóle nie mają nic wspólnego, nie korespondują. No, z pana próbował Duklanowski zrobić niemalże człowieka trudniącego się wynajmem pod niebo. Tak, opowiem o tym, bo Duklanowski to też jest... Ja mam, żeby ci, którzy nas słuchają, żeby wiedzieli, ja mam od lat mieszkanie w Szczecinie. Ja to mieszkanie też od lat wynajmuję na zasadach normalnych. Kto tam mieszka, to mieszka. Też nie za bardzo sprawdzam, co tam się dzieje. Co najwyżej, no, trudno też komuś w życie wchodzić i systematycznie kontrolować. No, myślę, że ktoś, kto wynajmuje mieszkanie albo wynajmował, to nie chciałby nigdy mieć tego typu sytuacji. No ale administrator, zarządca zawsze od czasu do czasu odpytuje, czy tam wszystko w porządku, nigdy nie było żadnych skarg. Duklanowski zbudował taki obraz, że oto ja wynajmłem mieszkanie na agencję towarzyską, burdel czyli, i że czerpię z tego pożytki. To, ponieważ on to na tyle sprytnie zrobił, że pierwsza informacja o tym poszła w telewizji publicznej TVP, nie był on formalnie autorem tego materiału w TVP, a tylko komentował w tym programie, więc nie mogłem jego pozwać jako jego, pozwałem telewizję publiczną. Ja w pierwszej instancji w telewizji publicznej wygrałem sprawę. Oni muszą mnie przeprosić w wiadomościach, muszą przez minutę przed wiadomościami przypaść tablicę z napisem
przepraszającym, że te informacje podane były nieprawdziwe, że ja nie prowadziłem nigdy żadnej agencji i nie czerpałem z tego żadnych korzyści. Muszą mi wpłacić kilkadziesiąt tysięcy złotych jako zadośćuczynienie z tego tytułu. Oczywiście telewizja publiczna odwołała się, więc ja czekam na rozstrzygnięcie w drugiej instancji, ale dość spokojny jestem o wynik tej sprawy, bo rzeczy są jednoznaczne. Znaczy nie prowadziłem, zostało to już potwierdzone przez różne inne sądy i tak dalej, więc nie spodziewam się innego orzeczenia, no chyba, że będzie jakiś sędzia, który jest znowu z tego neo KRS-u i będzie wykonywał dyspozycje płynące z, nie wiem, Dziobry z Nowogrodzkiej. Choć myślę sobie, że ci sędziowie z neo KRS-u też już dzisiaj nie są takimi kozakami, bo wiedzą, że zmiana w Polsce przyjdzie. Jeżeli zmiana w Polsce przyjdzie, to oni wszyscy uzyskali nominację niezgodnie z konstytucją, bo działanie, które prowadzi do tego, że ktoś jest sędzią albo pełni inne funkcje ze złamaniem konstytucji, powoduje, że z mocy prawa, z mocy konstytucji ta czynność jest nieważna. Więc oni naprawdę, wydaje mi się, że niektórzy już wiedzą, że nie należy, ale nie wszyscy, że nie należy aż tak bardzo być po stronie PiS-u, bo w niezbyt odległej przyszłości również i oni będą z tego rozliczani. Tak, to się czuje. Panie senatorze, coś jeszcze podsumujemy w tym w obszarze hejtu? Co jeszcze warto naszym widzom powiedzieć? Jedną rzecz warto powiedzieć. Najbliższe miesiące, do późnych, do jesieni, do wyborów, tak naprawdę tylko ten hejt spotęgują. Tak naprawdę jestem przekonany, że PiS jest dzisiaj w posiadaniu specjalnego programu, który pozwoli na to, żebyśmy byli zasypywani na różne sposoby. Od SMS-ów, od pseudoznajomych, których nie znamy, przez aktywności w mediach społecznościowych, pokazujących różnych ludzi opozycji w bardzo złym świetle. Proszę, bądźcie na to wszystko odporni. Naprawdę warto weryfikować te informacje, bo poziom hejtu i poziom nienawiści przez najbliższe miesiące w stosunku do ludzi opozycji będzie tylko i wyłącznie większy. Więc jedynym sposobem to jest weryfikacja, sprawdzanie, a na końcu, tak na dobrą sprawę, jeżeli chcemy oczyścić Polskę z tej zgnilizny, to pogonienie PiS-u i rozliczenie za te wszystkie zło, które PiS Polakom uczyni. Dziękuję. Moim i Państwa gościem był senator Stanisław Gawłowski, człowiek, na którym PiS trenował hejt. Dziękuję bardzo.